Szanowni Państwo, pięknie kłaniam się i chciałbym Wam bardzo, bardzo gorąco podziękować za tak liczne przybycie. Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni, ponieważ to utwierdza nas w tym, że to jest dobry pomysł. Potrzebujemy Was do tego, by ten program, który tutaj dzisiaj w zarysach próbujemy Wam przedstawić, żeby go zrealizować. Potrzebni nam jesteście do tego, żeby to uczynić, żeby zmienić Częstochowę. Proszę Państwa, inicjatywa częstochowskich oddziałów naszych partii i ugrupowań jest niewątpliwie bardzo cenna. Ale spotykamy się jednocześnie w mieście, o którym dr Migalski słusznie powiedział, że jest rządzone przez postkomunistyczną lewicę, ale dodajmy do tego, że przez postkomunistyczną lewicę w cichym, technicznym, operacyjnym sojuszu z rzekomą antykomunistyczną opozycją, a więc Prawem i Sprawiedliwością. To doprawdy wstyd dla PiS-u. I taki dziwny układ miastem rządzi właściwie od referendum. Na tym spotkaniu są, nie ma lewicy, tej lewicy bezbożnej, czyli SLD czy Palikota. Nie ma również tej lewicy pobożnej, czyli PiS-u i Platformy. Dziękujemy Wydziałowi Edukacji opanowanemu przez SLD za to, że znajomi pracują tam. Brawa dla rodziny Zawadów, brawa dla rodziny Lewandowskich i pana, uwaga, bo teraz najważniejsze, zastępcy prezydenta Częstochowy, kandydata do Europarlamentu z dwójki SLD, pana Jarosława Marszałka, bo to jego krewni! Dziękujemy, panie prezydencie, że ustawia pan wspaniale rodzinę. Ja też mam krewnych, czy mogę liczyć na jakąś robotę? Nie, ja jestem przedsiębiorcą, robotę sobie organizuję sam. Jest to system klanów partyjnych, które tak naprawdę stanowią system naczyń połączonych. Nie ma Donalda bez Kaczora i nie ma Kaczora bez Donalda. Na tym ten nasz Disneyland polega. Jeśli statystycznie stworzymy jedno miejsce dla Was pracy raz na 4 lata, po 4 latach nie będzie bezrobocia. Nasi włodarze podróżują za inwestorami po całym świecie. Jednocześnie zapominają, że inwestorów w naszym mieście są całe tysiące. Naszym przedsiębiorcom nie wystarczą czwartkowe śniadania, słynne czwartkowe śniadania, które w zasadzie budują tylko wizerunek. Jestem takim dziwnym nauczycielem wolnościowym w Polsce, ale jest tutaj około 50-60 moich uczniów. Jesteście po dobrej stronie. Uważamy, że ruch wolności to efektywne, racjonalne i sprawne organizowanie inwestycji w mieście. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że w przyszłości ta inicjatywa stanie się nie tyle realną opozycją, o której mówiłem na konferencji, ale będzie rządzić na początek w Częstochowie, ale również później rozleje się to na cały kraj i będziemy mieli naprawdę odbitą Polskę. Stworzymy naprawdę silne i zwarte republikańskie społeczeństwo. Dziękuję jeszcze raz. Nawet ludzie, którzy są daleko stąd, rozumieją, że rewolucje zaczynają się nie zawsze w Warszawie. Dzisiaj oczy Polski są trochę zwrócone na tego typu inicjatywy. Ja nie chcę Was specjalnie dowartościowywać, ale to jest super. Dzisiaj w Częstochowie zaczynamy odbijać Polskę. Za tę chwilę, która jest, miasto buduje.